Mówić czy nie lepiej? Pszczoły Nie tak. wiem. W tej chwili To nas będą pszczoły. miliony Polaków oglądać. Miliony. W tej chwili nas pszczoły atakują, ale damy radę. Nie zasłonię tutaj. Nie wiem, gdzieś jest mikrofon jakby tego. Aha. Dobra. Pszczoły atakują, a my dzielnie walczymy. Ja i mój bratek byśmy polegli, to teraz pomścicie. Z dzieciom przykazałem. Mam dwóch synów, ty masz jednego zawsze. Jestem skończony pomścić. Dobra, tak. Tak się rozpala, robi dym, ale ja bym to zrobił inaczej. I twoje maski nie pokazuje, tak więc spokojnie, nikt cię nie... No dobra, to ja obrażę. Ja bym to zrobił całkiem inaczej, tego nie polecam tak robić. No tak, no. Ale ten podpalacz dość uparty jest, nie słucha mnie. Ja brat robi jak robi, ja powiem jak się powinno to zrobić naprawdę. Trzeba by było wyjąć to w słomę i podpalić je od dołu. Wtedy byłoby dobrze. Ogólnie jest dobrze, tylko nie z tej strony. Taka stara zasada, jak nie chce się z przodu dać, to się zachodzi od tyłu. Słoma jest ubita, także to nie jest ubita. Słoma. No ty to jeszcze lepiej, to jest, że przyjemnie od tyłu, jak jest ubite. Dobra, kot, dymi się. Pszczółki, pszczółki, dobre pszczółki. O, tak. Dobra. Może się znajdę. Ale żeby nam... O, atakują. Atakują klony. Dobra, wyjmiemy jeden, to go przypiemy z pszczół. Tak? No dobra. Wyjmiemy do domu. Filmujesz? Cały czas. Nie? Cały czas się kręci. Nie będziemy powtarzać, bo nie będzie. Nie, będzie. Nie będzie to, nie wiesz, tu jesteśmy przygotowani. Nie, no ja sam tego bym nie zrobił. Ale wiesz co, ja urlop mam jeszcze cały tydzień. Chcesz zostać? Nie, muszę, wiesz. Muszę odwieźć Magdę do pracy. Ale coś wykombinuję. Ja takie już muszę sobie zrobić zajęcie, bo teraz mam dużo czasu. No sam tego nie zrobię, mówisz, ale wiesz co? A mam cały tydzień i za dwa dni będę malował, bo przyjadę do ciebie jeszcze. Teraz jakoś. Na jeden dzień, a do pracy dopiero idę we wtorek, dopiero idę następny. Ty nie mówisz, że się nie kopci, nie zobacz, no nic się nie kopci. No jak nie kopci się, jak się kopci, tak. Nie bój się. No nic, dobra. Jak widzicie, to, ale to ma być pokazówka, jak się podbiera miód, a nie jak się to rozpala w tym miechu. Tak więc to rozpalanie miecha będzie na następnym filmie. Ty zrobisz. Ja zrobię, będę rozpalał. I co to? Czego to jest ścisłe? Widzisz mikrofon, ale nie widzę. Ten miejsce nam starczy na tej kamerze? Starczy. To jest jakieś? Tam 40 parę minut, to jest nagrałem, nie wiesz. Dopiero mamy 3 w tej chwili, więc... To nie jest pusty. No ale pełne skupienie. Ale na razie widzę tylko pszczoły i kije. Miodu jakoś nie widać. Na tym coś jest, no drugim coś jest już. A to jakoś można zbliżyć, czy coś, nie? Tu się delikatnie patyczkiem, o ta. I tak razy do roku ten miód podbierasz od nich. Jaki jest, to się go bierze. Aha, jak w narodzie, tak? Patrz, nas nie atakują, dobre ludzie musimy być, co? Takie pszczoły są łagodne. Ja myślałem, że my tacy dobrze. Nie zapeszaj, bo to wiesz. Tak? Zaraz się rzuca na nas. Czyli dobra, ta już coś poczuło do mnie. Nie, to trutnie te duże. Trutnie? Nie robię. I takie też się potrzebne nie robię. Czekaj. No dawaj. No, tu już tak, ładny. Tutaj też jest, nie? No, a ty byś wiesz co, mógłbyś jakoś prawidłowo kamerę. A w aparacie nie masz trochę lepszej? Gdzie? W którym aparacie? No normalnie w aparacie, nie w telefonie, tylko w aparacie, nie masz? O, widzisz, ten aparat jest budowno brudno pieprzony, a to jest. Ten plaster wybierałem z niego 2 tygodnie temu chyba, tak? Tego teraz odcinasz go? No, tego co teraz... Nie robię, ale odcinę się. Teraz z niego było 2 tygodnie temu, chyba wybieramy. Mhm. Odrzynany był, nie? No. Już tak, 2 tygodnie tak narosło. No, a my teraz będziemy brać... Ty, ale to tak, wiesz co, to też cienko, bo jak chcesz któryś wziąć, to musisz wszystkie wyciągać po kolei, nie? Musisz, jak chcesz tamten ten wziąć, no, to musisz wszystkie nie wziąć, robisz nie? Tego, wiesz, codziennie, nie? No tak. O,
ten plac. A czemu te są powycinane? Takie są dziury, a... Tutaj były takie doświadczenie robione, że może będę kolejny zrobił, żeby nadstawkę stawiać. Aha. A żeby przychodziły? Żeby sobie będą przychodziły. Aha, gdzie duży, tak? Rój. No. Tu będą, a potem... I na duże. Tak jak masz, nieraz na filmach widziałaś jeden na drugim. No, rozumiem. Ale ponieważ nie wiem, czy... No patrz, no i mówiłem. Dobra, nie filmuj, no. Masz rację, ty te magii, to się wytnie. Nie przygotowałeś się trochę. A tu chodzi o to, żeby one budowały pod tym. No i ładnie budują bezpośrednio pod snozem, bo jakby na tych, jakbym włożył takich 10 pod rząd takich, to by źle budowały, bo nie mają jakby przestrzeni linii wolnej, nie? Ale co, tu by ci budowały? No, by na dwa raz nie byłoby można wyjąć. No właśnie, nie? Ale dlaczego oni właśnie robią akurat na kiju, a nie między kijami nie zaczną robić? O. No bo właśnie, bo im tak dawałem, że robiłem i... O, tu jest ładnie, o tu. Dobre pszczółki. Teraz tak, tu to są pracowite pszczółki, a nie robię jakieś. Czekaj, bo to jest tak, widzisz, teraz jedną ręką byś mi przytrzymał. Dobrze, czekaj, a ja bym... Ale jak mi coś ugryzie... To puszczę jeszcze raz, nie wiem. O, to ciężkie jest, ty, ja myślałem, to było ciutkie, a to jest... Co, ty, przecież to jest... To jest naprawdę ciężkie, ty. No, czekaj, otwórz się. No, puszczą. Czekaj, i teraz... To jest ładnie. No, to wpływaj ładnie. Gonisz je? Czekaj, teraz zobaczę, z tej strony przejdę, dobra? Na ciebie się poganiał je. O! A ten czerstwy to wytniemy. Jaki czerstwo to jest czerstwo? No to tu widzisz. A to jest są jajka? Z młodymi? Tak. A ten na duży to jest miód już, tak? Zasklepiony. No. Dobre. Patrz, że nas nie gryzą, co? No wiesz, jeszcze nie skończyliśmy. Aha, mówisz, że może być jeszcze lepiej. A jak się nie kopci. Nie ma się. Nie ma jak się ratować. Zalam tylko ucieczka. Nie był na pokaz, nie? Pszczółki, dobre pszczółki. Ale tam jakieś złoty mają, byłem, to tam nie gryzły mnie. Otwierał, pobierał, a ja też się na nim ciepnęło. Ty wiesz co? To jest zganiaj, a teraz ja swoją maskę pokażę ludziom, że to jestem ja. Ja to ja. Okej, kazałem się. O, dobrze, dajesz. O, wiesz co, nie, to nie atakuje, ale cię to chyba by zjadły. Dobre pszczółki. Nigdy taki większy, z matki, nie wiesz. Nie wiem, jakby była duża, nie widzę żadnej dużej. To trzymaj, to ja bym zganiał. Nie, weź, nie, poczekaj. Tutaj, co? Filmujesz to cały czas. No cały czas, no stop, to nie puszczam. Dubletów nie będzie. Nie, ty no stop, idzie. No. I to jest plaster. Zrobiony cały z tego roku, więc tu jest czysty. O, czysty cię, miód. Dobra, idziemy resztę, sprzątniemy je w domu, tylko lecą. A jeszcze ten, to dalej nie zaglądamy, tylko z tego jednego będziemy brać? Jednego. Tylko stać nam? Starczy, a ten na przykład, to nieco płynniejszy? Ale co, na razie zobaczymy, co z tego będzie, może jeszcze później przyjdziemy, weźmiemy drugi. Dobre to jest. No wiesz, bo wcześniej była... No, ciekawe. Czekaj, siedzi taka... Mucha. On nie cieknie ten miód? Nie, sam nie wyleci. No, jakbyś go odwrócił, to wtedy wyleci. Jak odwrócił, że co? No, z góry nie. To co, już? Czekaj, przykrywamy teraz, czy nie? Nie, to przyjdziemy. A ja kręcę cały czas, ty. Kręcisz? Kręcę. Idziemy. Czekaj, tako, dużo, ładnie. Teraz nakręca się, jak idziemy.
Wyłączyć. Co? Wyłączyć możesz. Nie wiem jak. Nie wiem gdzie ty. Ja to taki w techniku nie bardzo. Czekaj. No jak się do tego? Czekaj. Mi kurde nogi nakręcił.